Więc myślę, że możemy powolutku wracać i rozpocząć trzecią sesję naszego bardzo krótkiego seminarium, które pokazuje jednak, że mamy, no, Stanisław Żółkiewski to jest postać, która wywołuje dyskusję i można by było jeszcze długo dyskutować, a jeszcze większą dyskusję wywołuje jego dziedzictwo, które jeszcze cały czas mamy nie do końca zbadane. Więc tym bardziej cieszę się, że więcej możemy poświęcić teraz czasu na omówienie tego dziedzictwa hetmana Żółkiewskiego w świetle prac konserwatorskich w Żółkwi prowadzonych w latach 1990-2020. Bardzo się cieszę, że na ten temat zgodziła się opowiedzieć nam pani Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Pani dyrektor jest historykiem sztuki. Dzisiaj mamy panie historyków sztuki. Panowie reprezentują inne dziedziny, ale panie są historykami sztuki. Pani dyrektor przez wiele lat była pracownikiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Najpierw w biurze pełnomocnika rządu do spraw polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Następnie w Departamencie do spraw dziedzictwa kulturowego za granicą. Potem do spraw polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Była przez wiele lat zastępcą dyrektora departamentu, a od 2017 roku, od 2017 roku w Instytucie Polonika. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania tego wystąpienia i prezentacji. Oddaję głos Pani Dyrektor. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tym seminarium, bo to rzeczywiście jest bardzo dobra okazja, żeby przypomnieć, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 30 lat w Żółkwi. Ten rok, można powiedzieć, jest takim rokiem jubileuszowym, ponieważ właśnie w roku 1990 po raz pierwszy polscy konserwatorzy weszli do Żółkwi i rozpoczął się wieloletni projekt, który stopniowo też zyskiwał różne możliwości finansowania, czy to z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy też z funduszy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ale też i z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także i od darczyńców prywatnych, bo i takie mamy przykłady, jeśli chodzi o kolegiatę w Żółkwi. Kolegiata będzie głównym bohaterem mojego wystąpienia, ale zanim trochę więcej o niej opowiem, chciałabym troszeczkę przemknąć się przez historię Żółkwi i tego, jak tworzył się jej układ urbanistyczny, bo to nie jest bez znaczenia, jeśli chcemy opowiedzieć o tym, jak Żółkiew dzisiaj wygląda i jakie są jej największe potrzeby. Lwów, jak Państwo świetnie wiecie, leży w pobliżu Lwowa, a jest miejscem, które rzeczywiście zajęło bardzo szczególne miejsce w historii Rzeczypospolitej, zarówno za sprawą jej założyciela, jak i jego potomków, którzy wsławili się wielkim oddaniem dla spraw ojczyzny. Powstała na miejscu, jako miasto prywatne, na miejscu wsi Winniki, zakupionej przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego, również Stanisława Żółkiewskiego, herbu Lubicz, bardzo ambitnego szlachcica, też zaangażowanego w działalność publiczną, który stopniowo powiększał swój rodowy majątek, także już pod koniec życia stał się właścicielem przeszło 30 wsi i miasteczek i rozległych obszarów na Rusi Czerwonej. Jednak prawdziwą sławę Żółkiew zawdzięcza późniejszemu hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu, który z kolei swoją karierę w dużym stopniu zawdzięczał Janowi Zamoyskiemu. Stanisław Żółkiewski, dorabiając się nie tylko sławy, ale i fortuny, pomyślał również o tym, by podnieść splendor swojego nazwiska poprzez wzniesienie nowej siedziby rodowej. I tą siedzibą stały się właśnie Winniki, w których od 1589 roku gospodarzyła żona hetmana Regina z Herburtów. I tak naprawdę myślę, że to głównie na Reginie z Herburtów spoczywała konieczność wcielania w życie tych wszystkich planów Żółkiewskiego, który jednak większość czasu poświęcał służbom publicznym. W roku 1597 Winniki zmieniły nazwę na Żółkiew, ta pamiątkę położonego na Lubelszczyźnie gniazda rodowego rodziny
Żółkiewskich. W 1603 roku król Zygmunt III Waza przywilejem zatwierdził nazwę miasta, nadając mu też prawa magdeburskie. Jak tworzyła się Żółkiew, to tutaj nie bez znaczenia jest przypomnienie, że Stanisław Żółkiewski był człowiekiem tolerancyjnym, który dbał o to, by miastem rządzili pospołu i Polacy, i Rusini. Był człowiekiem, który zezwolił na budowę nowej cerkwi, drewnianej synagogi, założył szkołę przy kościele farnym. Dzięki zezwoleniu króla umożliwił organizowanie jarmarków, ale co dla nas najważniejsze, pragnął, by Żółkiew, podobnie jak starszy od niej Zamość, realizowała koncepcję miasta idealnego. W efekcie powstaje warowna rezydencja zbudowana na osi towarzyszącego jej miasta, nawiązująca do włoskiego typu palazzo in fortezza. Zamek w Żółkwi, który można powiedzieć był sercem, początkowo sercem tego właśnie miasta idealnego, był budowlą zrealizowaną zapewne przez Pawła Szczęśliwego, spolonizowanego Włocha, który był związany z warsztatami lwowskimi. Zamek Żółkiewski stanowił trzon układu urbanistycznego. Powstał na planie kwadratu z dziedzińcem po środku. Tutaj na zdjęciu widzimy zamek w Żółkwi około roku 1918. Tutaj już fotografia współczesna zamku. Jeśli chodzi o dawne fortyfikacje, to nie pozostało ich niestety zbyt wiele. Pierwotnie całe założenie miejskie wzniesione na planie siedmioboku było otoczone murami obronnymi z basztami, fosą zasilaną wodą z rzeki Świni. Natomiast z dawnych fortyfikacji zachowały się do naszych czasów bramy Glińska, inaczej zwana Krakowską, i brama Zwierzyniecka, a także fragmenty murów. Wraz z rozkwitem rezydencji w Żółkwi oczywiście powiększał się też majątek hetmana, co nie pozostało bez wpływu na wyposażenie zamku żółkiewskiego. Pamiętać jednak należy, że majątek hetmana też w dużym stopniu był pożytkowany na potrzeby Rzeczypospolitej. I o ile do naszych czasów tak naprawdę niewiele przetrwało z dawnej świetności hetmańskiego zamku, to takim zabytkiem, który dziś dla nas, można powiedzieć, stanowi serce tego zespołu urbanistycznego, jest kolegiata pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa, Wawrzyńca, diakona i męczennika i królowej niebios. Fundacja oczywiście Stanisława Żółkiewskiego, kościół budowany początkowo jako parafialny, później kolegiacki, którego projekt sporządzono przed rokiem 1606 i ten projekt jest ten przypisywany Pawłowi Szczęśliwemu. Pieczę nad budową świątyni hetman powierzył swojej żonie, Reginie z Herburtów. Głosi o tym stosowny zapis w jego testamencie. W 1606 roku Stanisław Żółkiewski pisał w ten sposób. Wiesz, moja najmilsza małżonko, zamysł mój o budowaniu kościoła na miejscu naznaczonym, gdzie już zaczęła się materia gotować, moteluszu też już gotowy na moim pokoju, wie o nim Paweł, nasz budownik, staraj się, żeby zbudowała ten kościół. Nie może być bez kosztu, ale żaden koszt lepiej się nie obraca, jako ten, który na odprawowanie chwały Bożej. Paweł Szczęśliwy, architekt, zmarł w roku 1610 i prawdopodobnie prace przy kolegiacie były kontynuowane przez lwowskich architektów Ambrożego Przychylnego i Pawła Rzymianina i zasadniczo ukończone przed rokiem 1618, czyli jeszcze przed śmiercią hetmana Żółkiewskiego. W efekcie powstał kościół na planie Krzyża Łacińskiego, zwieńczony okazałą kopułą. Na szczycie fasady stanęła figura anielskiego wodza, świętego Michała Archanioła. Zaś takim bardzo szczególnym i w gruncie rzeczy nietypowym zabytkiem jest obiegający kościół fryz, który zdobią między innymi płaskorzeźby świętych Jerzego i Marcina, panoplia, konni husarze, łucznicy, ranni żołnierze, uzbrojeni wojownicy, a i sama ikonografia fryzu nawiązuje do zwycięskiej bitwy pod Kłuszynem i miała być
podobno projektem samego hetmana. Taka bardzo rozbudowana symbolika militarna łączyła się też z Fundacją Stanisława Żółkiewskiego, która zobowiązywała duchowieństwo do sprawowania liturgii upamiętniającej chwałę zwycięstw hetmańskich. Także tak naprawdę od samego właściwie początku kolegiata była takim miejscem, które miało sławić chwałę oręża polskiego, a w przyszłości bardzo często już będzie określana na przykład jako panteon oręża polskiego. Na to, jak zmieniała się kolegiata, nie pozostało bez wpływu tragiczne wydarzenia związane ze śmiercią hetmana Żółkiewskiego w roku 1620 podczas bitwy pod Cecorą. Ciężko ranny został w tej bitwie również syn hetmana Żółkiewskiego, Jan, który dostał się do niewoli. Żonie hetmana udało się wykupić z jasyru syna, odzyskać ciało męża. Poświęciła na ten cel srebra i klejnoty rodzinne. A do Żółkwi przewieziono prochy hetmana złożone w trumnie okrytej szkarłatnym suknem. Syn hetmana Żółkiewskiego, Jan, zmarł niedługo też po bitwie cecorskiej, bo w roku 1623 jako ostatni z męskiej linii rodziny. Obydwaj spoczęli w żółkiewskiej kolegiacie. Wraz ze śmiercią Jana Żółkiew dostała się starszej córce hetmana, Zofii, która poślubiła wojewodę ruskiego Jana Daniłowicza. Owocem tego związku będzie w przyszłości Teofila, w przyszłości żona kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i matka jednego z największych polskich królów Jana III. I to ona właśnie odziedziczy Żółkiew po bezpotomnej śmierci swego brata Stanisława. Wnuczka hetmana też w Walnie przyczyni się do rozwoju Żółkwi, ponieważ to właśnie za jej czasów w Żółkwi powstaje zespół klasztorny dominikanów, nazywany również Conventus Regalis, świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która stanęła na miejscu dawnej kaplicy cmentarnej ufundowanej jeszcze przez hetmana Żółkiewskiego. W 1655 roku zostaje ona konsekrowana i ten moment łączy się też z ceremonią związaną z uroczystym pogrzebem brata królewskiego, Marka Sobieskiego, który zginął w bitwie pod Batochem. Po śmierci Teofilii to ogromne dziedzictwo, w skład którego wchodziły fortuny już nie tylko Żółkiewskich, ale i Daniłowiczów i Sobieskich, wraz z zamkami w Złoczowie, w Pomorzanach, w Żółkwi, przejdzie na własność jej młodszego syna Jana. I będzie to największy tak naprawdę dla Żółkwi czas rozkwitu tego miasta. Za czasów Jana III nie tylko dokonano przebudowy zamku, nie tylko odbywały się kolejne prace związane z kolegiatą żółkiewską, ale też w kościele dominikanów pojawiło się nowe wyposażenie. Wtedy właśnie ustawiono tam nagrobki Teofilii Sobieskiej i Marka Sobieskiego, wykonane przez Andrzeja Szlitera. Również za czasów Jana III Sobieskiego powstaje ratusz i murowana synagoga. Wraz z panowaniem króla Jana III w Żółkwi pojawią się też ojcowie bazylianie, którzy rozpoczną budowę murowanej świątyni wraz z monastyrem. Tutaj na tym zdjęciu kilka przykładów tych najważniejszych żółkiewskich zabytków, które jeśli ktoś miałby ochotę Żółkiew odwiedzić, to na pewno są to te miejsca, których ominąć nie wolno, czyli kolegiata w Żółkwi z jej bardzo ciekawym wyposażeniem, zamek, ale też inne świątynie, takie właśnie jak Conventus Regalis czy żółkiewska synagoga. Szczególną pieczą, tak jak wspomniałam, król Jan III otaczał właśnie kolegiatę pod wezwaniem świętego Stanisława i świętego Wawrzyńca. To tutaj właśnie po Wiktorii Wiedeńskiej miała miejsce, podniosła uroczystość wręczenia królowi poświęconego miecza i kapelusza, a królowie Marii Kazimierze złotej róży przesłanych przez papieża Innocentego XI. Kościół stał się miejscem też wielu ważnych uroczystości państwowych i miał też bardzo szczególną oprawę. Istotne miejsce w jej wnętrzu zajmowały cztery wielkie obrazy batalistyczne.
Pierwszy z nich został wykonany jeszcze na zlecenie hetmana Żółkiewskiego, przedstawiał bitwę pod Kłuszynem i prawdopodobnie początkowo znajdował się na Zamku Żółkiewskim. Natomiast kolejne trzy monumentalne dzieła to już były fundacje króla Jana III. Obraz Bitwa pod Chocimiem, wykonany przy współudziale malarza Andrzeja Stecha. Natomiast Bitwa pod Wiedniem i Bitwa pod Parkanami namalowane zostały w latach 1693-95 przez Martina Altomontego. Pojawił się więc właściwie zupełnie nowy sposób dekorowania świątyni, tym bardziej jeszcze podkreślający jej szczególny charakter jako panteonu rycerstwa polskiego. Dodatkowe akcenty, które pojawiają się w przestrzeni kolegiaty Żółkwi, to nagrobki Jakuba Sobieskiego oraz Stanisława Daniłowicza, znane przez wspomnianego już Andrzeja Szlitera. Po śmierci Jana III, który uczynił kolegiatę szczególnym mauzoleum podkreślającym chwałę rodu, chwalebną przeszłość, podkreślającą też osobę Stanisława Żółkiewskiego i samego króla Jana III, Żółkiew trafia do rąk wnuczki Marii Karoliny, która później sprzedaje dobra żółkiewskie dalszemu krewnemu Michałowi Kazimierzowi Radziwiłłowi. I właściwie już te lata po zakończeniu panowania króla Jana III, to już jest powoli ten czas schyłkowy dla Żółkwi, właściwie takim ostatnim właścicielem, który można powiedzieć rzetelnie dbał o Żółkiew, był Michał Kazimierz Radziwiłł, zwany Rybeńko. On za czasów, gdy był właścicielem Żółkwi, odnowiony został zamek. Została też wsparta finansowo budowa nowego murowanego klasztoru dominikanów. Natomiast niestety już kolejni spadkobiercy Żółkiew zaniedbali. W efekcie zadłużone dobra zostały rozprzedane na licytacji w roku 1787. Po śmierci ostatniego właściciela Dominika Radziwiła. W wyniku pierwszego rozbioru miasto znalazło się w zaborze austriackim. To, co warto też przypomnieć, to kultywowanie pamięci o hetmanie Żółkiewskim, która nasiliła się wraz z epoką romantyzmu. Wtedy nie tylko przypominano chwalebną postać króla Jana III, ale też odnoszono się do jego słynnego przodka, do hetmana Żółkiewskiego. W tamtych czasach bardzo duży oddźwięk społeczny miała akcja przeprowadzona w latach 1862-67, kiedy pracom restauratorskim poddano kościół pod wezwaniem Królowej Niebios, świętych Wawrzyńca i Stanisława Biskupa. Podczas prac odnaleziono wtedy szczątki królewiczów Konstantego i Jakuba Sobieskich, które zostały uroczyście pochowane w roku 1862. Z kolei podczas kolejnego etapu prac już na początku wieku XX, w latach 1900-1908, szczątki hetmana Żółkiewskiego i jego rodziny spoczęły w nowych sarkofagach. Kolejny remont kościoła przeprowadzano w roku 1928, a w 1933 obchodzono tam uroczyście rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Chciałabym się teraz trochę skupić na powojennych losach, przede wszystkim kolegiaty w Żółkwi, ale też i samego miasta Żółkiew, które w międzyczasie też zmieniło nazwę, ponieważ w okresie powojennym, w czasach władzy sowieckiej, Żółkiew przemianowano na Nesterów. Władze sowieckie starały się zacierać ślady sławnej przeszłości miasta. Kościół farny został zamknięty, został zamieniony na magazyn produktów spożywczych. Aby do jego wnętrza można było wjechać, zostało poszerzone wejście. Uszkodzono w ten sposób wspaniały XVII-wieczny portal, który jest ozdobiony postaciami Chrystusa, ewangelistów, świętych i aniołów. Uszkodzony był dach, uszkodzone były okna, do środka lała się woda, niszczało malarstwo ścienne, dekoracje, wyposażenie, które się z czasem pokryło się grubą warstwą brudu i ptasich odchodów. Nie próżnowali też złodzieje, których łupem padło wiele obrazów i elementów rzeźbiarskich. W swojej publikacji poświęconej kościołom i klasztorom w Żółkwi Jerzy Petrus, który bardzo szeroko zajął się historią kolegiaty
Żółkiewskiej, wspomina o losach poszczególnych elementów wyposażenia kolegiaty w Żółkwi. Dodam jeszcze, że oprócz tego splądrowano krypty grobowe, zniszczono organy, ucierpiała biblioteka, zaginęły również wszystkie dzwony. Część wyposażenia oraz materiałów archiwalnych przetrwała dzięki temu, że w roku 1946 zostały wywiezione przez proboszcza i przeora żółkiewskich dominikanów. Dziś są rozproszone, odnaleźć się można w kościołach Krakowca, Bełżca, Lubaczowa, Tarnowa, a również w archiwach warszawskich. Ocalały na szczęście wspomniane już przeze mnie cztery wielkie obrazy batalistyczne, które przez dyrektora Lwowskiej Galerii Sztuki Borysa Woźnickiego zostały zabrane do zbiorów tejże instytucji i zostały umieszczone przede wszystkim na zamku i zostały umieszczone na zamku w Olesku i w dawnym kościele kapucynów. Na szczęście bez bardzo poważnych uszkodzeń przetrwały nagrobki rodziny hetmana Stanisława Żółkiewskiego, nagrobek Stanisława i Jana oraz Reginy i Zofii, które znajdują się w prezbiterium katedry. Tutaj na zdjęciach tylko przypomnę nagrobki Stanisława i Jana Żółkiewskich i bliźniaczy nagrobek Reginy Żółkiewskiej i Zofii Daniłowiczowej. 28 października 1989 roku już oficjalnie kolegiata w Żółkwi została przekazana wspólnocie parafialnej. Tutaj dwa zdjęcia ilustrujące moment, kiedy następuje poświęcenie kościoła w Żółkwi. I to właściwie jest już ten moment, kiedy zaczynają się pierwsze prace w kolegiacie. Na początku prace porządkowe, a później również prace remontowe i konserwatorskie. Przez te pierwsze lata od roku 1990 prace nie miały możliwości, by były finansowane według jednej określonej dokumentacji. To były takie projekty realizowane trochę dzięki, można powiedzieć, dobroci różnych instytucji polskich. Nie przeprowadzono wtedy bardzo dokładnych badań kolejowych, nie stworzono też takiej dokumentacji, jak powiedzmy dzisiaj byśmy wymagali, kiedy przystępowałoby się do renowacji tak ważnego obiektu, jakim jest kolegiata w Żółkwi. Początkowo w te prace w roku 1990 zaangażowała się Fundacja Kultury Polskiej, która wykonała pierwszy bardzo ważny zresztą etap działań, ponieważ wykonali remont i większość prac przy wymianie więźby dachowej. Później z kolei Wojsko Polskie i Rada Miasta Krakowa sfinansowały zakup blachy miedzianej na pokrycie dachu. W 1991 roku w przemyskiej pracowni Jana Felczyńskiego został odlany dzwon dla kolegiaty żółkiewskiej. Później jeszcze przybyła sygnaturka, którą ofiarowali dawni mieszkańcy w Żółkwi. Natomiast już od 30 lat, bo właśnie od roku 1990 w Żółkwi obecni są polscy konserwatorzy, których tak naprawdę zmobilizował do działania jeden człowiek, czyli profesor, doktor habilitowany obecnie Janusz Smaza, który jest pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pracuje na Wydziale Konserwacji i jest jednym z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie konserwacji rzeźby kamiennej, detalu architektonicznego. To właśnie dzięki Januszowi Smazie w kolegiacie w Żółkiewskiej rozpoczął się cały cykl projektów związanych z renowacją poszczególnych elementów wyposażenia. Pokazywałam już na zdjęciu nagrobki rodziny Stanisława Żółkiewskiego, które zostały tym programem objęte, ale też pozostałe nagrobki Daniłowiczów, Sobieskich. Te wszystkie prace przy nich, które były realizowane od 90 roku, były realizowane albo w formule praktyk studenckich, były to również prace magisterskie i była to też praca wolontariuszy, studentów i dyplomowanych konserwatorów, którzy praktycznie do dziś w Żółkwi są obecni.
Z czasem zaczął się taki systematyczny bardziej sposób wspierania tych prac. Początkowo bardzo aktywnie pomagało tutaj Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, współpracujące ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Później kolejne etapy prac finansowane były przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za granicą, a po likwidacji biura przez Departament Odpowiedzialny właśnie za ochronę dziedzictwa kulturowego za granicą. A tak naprawdę najbardziej taki systematyczny czas w finansowaniu projektów w Kolegiacie Żółkiewskiej rozpoczął się w roku 2006, kiedy pojawiła się możliwość uzyskiwania dotacji w ramach programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za granicą. I większość prac zrealizowanych, zwłaszcza po roku 2006 w Żółkwi, to są prace wykonane właśnie dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury. Pokrótce, efektem działań polskich konserwatorów są nie tylko wspomniane już nagrobki Żółkiewskich, Sobieskich i Daniłowiczów. To są także prace przy portalach prowadzących do katedry do kolegiaty w Żółkwi. Tutaj na zdjęciu główny portal kolegiaty żółkiewskiej. Kiedy Państwo się przyjrzycie się zdjęciu z lewej strony, wyraźnie widać tam takie wcięcia w portalu, które powstały wtedy, kiedy Żółkiewska Kolegiata została zamieniona na magazyn produktów spożywczych. Z relacji państwa mieszkających w Żółkwi wiemy, że były to na przykład beczki ze śledziami. Wtedy zostały wycięte fragmenty tego portalu i tutaj już po prawej stronie zdjęcie po konserwacji, a to wycięcie w portalu było zrobione po to, by osie traktora wjeżdżającego do kolegiaty mogły się po prostu w tym otworze zmieścić. Poza tym zrealizowano jeszcze kolejne prace, na przykład przy polichromowanym chórze, przy tablicach konsekracyjnych. Bardzo długim i żmudnym projektem była konserwacja sklepienia katedry kolegiaty w Żółkwi. Początkowo to były prace prowadzone w nawach bocznych. Ostatnim etapem była konserwacja kopuły. Przywrócone zostały wtedy pierwotne i uzupełnione pierwotne warstwy malarskie, także tutaj widzimy jeszcze zdjęcie częściowo po pracach, a częściowo już jeszcze przed pracami konserwatorskimi. Studenci pracujący w kolegiacie żółkiewskiej, spędzający już tam kolejne sezony konserwatorskie, dokonali też wspólnie z panem profesorem Smazą pewnego odkrycia. Udało im się również znaleźć destrukt przedwojennego pomnika króla Jana III. Został on zabezpieczony, poddany pracom konserwatorskim i w formie takiej jakby instalacji został umieszczony przy wejściu do żółkiewskiej kolegiaty. Tutaj jeszcze widok, jak dziś wygląda ten destrukt pomnika stojący obok kolegiaty, a tak wyglądał pomnik króla Jana III obok kolegiaty przed II wojną światową. Do prowadzonych prac konserwatorskich związanych z kolegiatą żółkiewską, chociaż bezpośrednio tak naprawdę z nią niezwiązanych, ponieważ obrazy batalistyczne znalazły się w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki, Ministerstwo Kultury zdecydowało się włączyć projekt kompleksowych prac renowacyjnych dwóch dzieł Martina Altomontego, Bitwa pod Wiedniem i Bitwa pod Parkanami. Oba te dzieła tworzyły część zespołu czterech wielkoformatowych obrazów batalistycznych, które zajmowały bardzo szczególne miejsce w wyposażeniu kolegiaty. Tak jak wspomniałam, w latach 60. i 70. XX wieku trafiły do Lwowskiej Galerii Sztuki, czyli obecnie Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia Borysa Woźnickiego. W roku 2007 dwa największe obrazy, właśnie obrazy Altomontego, Bitwa pod Wiedniem i Bitwa pod Parkanami, każdy z nich liczy sobie około 65 metrów kwadratowych powierzchni, przewieziono do Warszawy i rozpoczęły się prace konserwatorskie. Był to projekt pięcioletni, realizowany pod kierunkiem polskiego konserwatora Pawła Sadleja, w całości sfinansowany ze środków państwa polskiego. Prace te prowadził zespół polskich konserwatorów z udziałem również specjalistów z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.
ze strony polskiej w tym projekcie uczestniczyli pracownicy Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu, a także Wydziałów Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Krakowie. Po zakończeniu prac konserwatorskich oba obrazy, Bitwa pod Wiedniem, która była w nieco lepszym stanie, i Bitwa pod Parkanami, z którą konserwatorzy zdecydowanie mieli więcej pracy, były prezentowane najpierw w salach redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. No, wybór miejsca wynikał po prostu z wielkości tych obrazów. Nie mieliśmy wtedy szczególnie innego wyjścia niż właśnie pokazanie tych obrazów w takim właśnie miejscu. Drugim miejscem, gdzie były przeprezentowane, było Muzeum Architektury we Wrocławiu. Natomiast niestety stała się rzecz następująca. Wiosną roku 2012 decyzją strony ukraińskiej obrazy powracają na Ukrainę, ale mimo wcześniejszych rozmów nie trafiają do Żółkwi. I w roku 2012 strona ukraińska podjęła jednostronną decyzję, by obrazy te umieścić na zamkach w Olesku i w Złoczowie. Niestety żadne z tych miejsc, ani zamek w Olesku, ani zamek w Złoczowie, nie nadaje się do tego, by te obrazy prezentować. Strona polska niezmiennie postuluje, by obrazy Altomontego powróciły do kolegiaty w Żółkiewskiej, która właściwie w tej chwili, można powiedzieć, jeśli chodzi zwłaszcza o wnętrze, jest praktycznie już obiektem, gdzie prace konserwatorskie są zakończone. To też otworzyłoby możliwość rozmów na temat konserwacji dwóch pozostałych obrazów batalistycznych, czyli Bitwy pod Chocimiem i Bitwy pod Kłuszynem, które przechowywane są w magazynie Lwowskiej Galerii, czyli w dawnym kościele kapucynów w Olesku, obiekcie, który sam jest w bardzo złym stanie. Obecnie polscy konserwatorzy, tutaj jeszcze przypomnę właśnie, jak wyglądają dwa pozostałe obrazy. Szymona Boguszowicza, Bitwa pod Kłuszynem, obecnie w kościele kapucynów w Olesku, i drugi obraz, Bitwa pod Chocimiem, przepraszam, pomyłka, nie Martino Altomonte, tylko Sztech, ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, również w kościele kapucynów w Olesku. Obecnie polscy konserwatorzy, z którymi zresztą współpracują też konserwatorzy ukraińscy, koncentrują się już od kilku lat na ratowaniu fryzu obiegającego kolegiatę. Zespół konserwatorów kierowany jest przez Andrzeja Kazberuka z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i nadzorowany przez profesora Janusza Smazę. Projekt ten rozpoczął się w roku 2014, prowadzi go Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, która pozyskała na ten cel fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a w ostatnich latach również z Instytutu Polonika. Ten projekt z pozoru ma taki z pozoru trochę może skromny tytuł, że to jest konserwacja fryzu, jest tak naprawdę projektem obejmującym całą kamieniarkę, która znajduje się na zewnątrz kolegiaty. Do projektu tego włączyliśmy również konserwację niewielkiego, zabytkowego, jedynego ocalałego witraża, który w kolegiacie się zachował. Jak wygląda fryz obecnie? Tutaj kilka przykładów takich szczególnie, nazwijmy to, atrakcyjnych elementów fryzu. Kolegiata na krańcach fryzu, kolegiaty znajdują się takie dość monumentalne orły. Część z nich była w bardzo złym stanie. Tutaj zdjęcie pokazuje stan jednego z takich orłów jeszcze przed konserwacją. I tutaj przykład jednego z elementów dekoracyjnych. To jest akurat scena ze Świętym Jerzym. I tu jeszcze przykłady fragmentów fryzu z wojownikami, łucznikami. I też taki fragment, który decyzją Komisji Konserwatorskiej został pozostawiony. Nie został odtworzony ten kapitel, który tutaj Państwo widzicie na zdjęciu. To jest świadectwo po uderzeniu pocisku, który trafił w kolegiatę. Fragment tego pocisku, zresztą podczas prac konserwatorskich, udało się konserwatorom wydobyć. Został ofiarowany jako wotum do Żółkiewskiej kolegiaty. I tu jeszcze kilka zdjęć.
pokazujących, jak obecnie fryz wygląda. Jest on dodatkowo jeszcze już w tych miejscach, gdzie prace konserwatorskie się zakończyły, jest dodatkowo zabezpieczony siatką. Kilka słów jeszcze chciałabym poświęcić nie tylko dawnej kolegiacie, ale też i dawnemu kościołowi klasztornemu dominikanów w Żółwi. Ta świątynia wraz z przyległym do niej klasztorem to obecnie cerkiew grekokatolicka. W tymże kościele w Polsce konserwatorzy poddali pracom konserwatorskim dwa nagrobki. Nagrobki Marka Sobieskiego i Teofilii Zdaniłowiczów-Sobieskiej. Nagrobki, które nie zachowały się w oryginalnej wersji takiej, jaka powstała w czasach Andrzeja Schlitera, ponieważ uległy poważnemu uszkodzeniu podczas pożaru i w czasach Michała Radziwiłła Rybeńki zostały odrestaurowane i nieco przerobione. Potem niestety kolejny czas, już po roku 1945, nastąpiły kolejne uszkodzenia tych nagrobków. Natomiast same prace przy nagrobkach rozpoczęły się w formule prac magisterskich prowadzonych przez pana profesora Janusza Smazę. Te prace magisterskie objęły również tablice inskrypcyjne, które były częściowo zachowane. Natomiast dokończenie prac przy nagrobkach odbyło się kilka lat temu. Dzięki staraniom Fundacji Dziedzictwa Kulturowego zostały pozyskane środki na renowację i dokończone zostały przez tych samych konserwatorów, którzy pracę tam rozpoczynali, Krzysztofa Jurkowa, Bartosza Markowskiego. Pracę nadzorował pan profesor Janusz Smaza. To, o czym warto też wspomnieć, to oczywiście Zamek Żółkiewski. Zamek Żółkiewski prowadził przez wiele lat współpracę z Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Na temat tych programów badawczych prowadzonych przez Muzeum w Wilanowie możecie Państwo przeczytać w publikacjach wilanowskich. Polscy konserwatorzy pracujący przy kolegiacie w Żółkwi poddali też pracom konserwatorskim główny portal zamkowy i właściwie przez cały ten czas swojej obecności też służą pomocą i konsultacjami tym wszystkim, którym na sercu leży przyszłość hetmańskiego zamku. Obecnie zmienia się struktura organizacyjna, jeśli chodzi o opiekę nad zabytkami żółkiewskimi. Do niedawna zamek był częścią tak zwanego zapowiednika, czyli rezerwatu historyczno-archeologicznego miasta Żółkwi. Obecnie jest oddziałem Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Nie znam jeszcze dalszych planów co do dalszych prac konserwatorskich, remontowych na zamku. Natomiast mam nadzieję, że ta współpraca, która pojawiła się w trakcie ostatnich lat, kiedy byli tam obecni specjaliści związani właśnie z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie czy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, że ta współpraca będzie kontynuowana. Z czasy dawnej świetności Żółkwi można powiedzieć, że minęły, natomiast rzeczywiście w dalszym ciągu jest miastem, które przyciąga bardzo wielu turystów. Pamiętamy o tym, że przecież kolegiata w Żółkwi była uważana za jeden z trzech najważniejszych kościołów Rzeczpospolitej. Ona rzeczywiście szczęśliwie odrodziła się po latach, kiedy była dewastowana i niszczona i w tej chwili no właściwie jest takim, można powiedzieć, wręcz modelowym przykładem prac konserwatorskich realizowanych poza granicami kraju. Obecnie dzięki temu, że mamy większe też możliwości finansowe, to też i prace w Żółkwi mogą w troszeczkę innym trybie się odbywać niż to było do tej pory, głównie dzięki programom grantowym. Ja jeszcze tylko już tak na zakończenie wspomnę o takich dodatkowych działaniach Instytutu Polonika, które zaplanowaliśmy na rok 2020. Ponieważ oprócz włączenia się do prac konserwatorskich w Żółkwi i nadzorowania tych wszystkich projektów, które są finansowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Nasz Instytut przygotował również wystawę i film animowany. Film w reżyserii Krzysztofa Czyczota. Bardzo Państwa zachęcam. Przygotowany przez Osorno Media. Jest dostępny na naszych stronach internetowych i też na naszej platformie na YouTubie. To jest film animowany, skierowany no przede wszystkim do młodszych odbiorców, ale to jest to film, w którym staraliśmy się maksymalnie wykorzystać różne materialne źródła, które są związane właśnie z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim. Więc bohaterami tej animacji są nie tylko ludzie, nie tylko hetman, nie tylko Zamojski, nie tylko carowie szujscy, ale także obiekty takie jak Katedra Łacińska we Lwowie, gdzie brał ślub hetman Żółkiewski z Reginą z Herburtów. Głównym bohaterem też jest oczywiście sama Żółkiew, budowana przez hetmana i później rozbudowywana przez jego potomków. Pojawiają się też przykłady różnych poloników znajdujących się w zbiorach na przykład Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki czy Lwowskiego Muzeum Historycznego, także z Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie. Staraliśmy się tak przygotować ten film, żeby rzeczywiście oprzeć się na źródłach oryginalnych. Autorem scenariusza do filmu jest Wojciech Kalbat, który też zawodowo związany jest z kolei z Muzeum Historii Polski. To już tak tylko na zachętę. Kilka kadrów z tego filmu, żeby Państwu przybliżyć animację. Tutaj kolegiata w Żółkwi. Tak mniej więcej wygląda sposób, w jaki film został przygotowany. Film miał być częścią większego projektu, czyli wystawy plenerowej poświęconej hetmanowi Żółkiewskiemu. Mieliśmy ją otworzyć w październiku tego roku. Niestety no, sytuacja na to nie pozwoliła, ponieważ ograniczenia związane z pandemią koronawirusa wstrzymały montaż wystawy. Będziemy czekać prawdopodobnie na wiosnę. Ta wystawa zostanie w Warszawie i mamy nadzieję, że również w innych miastach zaprezentowana. Natomiast namiastką takiej wystawy jest wystawa online oparta na materiałach przygotowanych właśnie przez Wojciecha Kalwata, przygotowana też przez osoby z Akademii Sztuk Pięknych, przypominająca nie tylko hetmana Żółkiewskiego, ale też pracę konserwatorów w Żółkwi. Jest to wystawa pod tytułem Hetman, którą można zobaczyć na platformie Google Arts and Culture. Dodam tylko, że wygląd hetmana Żółkiewskiego jest wzorowany nie na nagrobku hetmana z Żółkwi, ale na portrecie nieznanego XVII-wiecznego malarza, portrecie, który znajduje się już nie poza granicami kraju, ale w Muzeum Wojska Polskiego. Co do dalszych prac konserwatorskich i naszych dalszych planów, to od przyszłego roku planujemy oczywiście dalsze prace w Żółkwi. Kontynuowane będą prace przy zabytkowym fryzie. A dodam jeszcze tylko już na zakończenie, że we współpracy z kolegami z Żółkwi wydaliśmy w tym roku też publikację, która jest reprintem jednej z pierwszych książek o Żółkwi, książki Stanisława Baroncza, Pamiątki miasta Żółkwi, została po raz pierwszy przetłumaczona na język ukraiński i rozprowadzona wśród instytucji kultury i osób zainteresowanych, przede wszystkim na Ukrainie. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy za wystąpienie. Ogrom prac, które były przeprowadzone w Żółkwi zarówno przy budynkach, jak i przy obiektach ruchomych, które znajdują się w kolegiacie i w kościele dominikanów i na samym zamku. Bardzo dziękujemy za przybliżenie w ogóle dziejów Żółkwi i no, tych obiektów, które nie możemy, szczególnie w tym roku, ale tak na co dzień mamy problemy, żeby tam dotrzeć. Ja sama jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że w Żółkwi byłam wielokrotnie, ale za każdym razem odkrywam
wam coś tam nowego i coś jest nowego, natomiast żeby zobaczyć te obiekty ruchome, te obrazy, które znajdowały się kiedyś w kolegiacie, no to trzeba objechać kawałek Ukrainy, a do magazynów w Olesku w ogóle nie można się dostać, więc tym bardziej bardzo dziękuję za pokazanie nam. Nie możemy też dotrzeć, to mi się nigdy nie udało. Mam nadzieję, że to jest pieśń przyszłości, że będę mogła kiedyś i może Państwo również wybrać się na pole bitwy, gdzie zginął hetman i gdzie jest pomnik. Prawdzie już drugi pomnik, który postawiony był na początku XX wieku, który też niedawno został odrestaurowany. Chciałam dodać, że a propos pomnika na polach bitwy pod Cecorą, to już jest kolejna konserwacja tego pomnika. Parę lat temu była to taka właściwie ratunkowe, profilaktyczne prace, natomiast w tym roku niezmordowany Janusz Smaza i Entkampany we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie prowadzili prace konserwatorskie przy tak zwanym słupie Sobieskiego na polach bitwy pod Cecorą. Bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest taki kolejny, można powiedzieć, pomnik, wręcz pomnikowa pamiątka po Żółkiewskim, która jest poza granicami kraju, jest trudno dostępna. Znamy głównie z widoków jeszcze takich XIX-wiecznych, które upamiętniały wygląd tego pomnika, ale dzisiaj on wygląda zupełnie inaczej i cały czas jest poddawany pracom konserwatorskim. Także bardzo, bardzo dziękuję. Zgłosił się pan dyrektor, także bardzo proszę o zabranie głosu i mamy jeszcze kolejne zgłoszenia. Ale pierwszy pan dyrektor, bardzo proszę. Chciałem podziękować pani dyrektor za to, że po pierwsze powstała Polonika, po drugie, że macie państwo tak duży zakres zainteresowań i odpowiedzialności. Wyobrażam sobie skalę problemów i tym bardziej jestem świadom tego, jak wielkie jest to wyzwanie. Podziwiam, szczerze powiem, i o tym warto też czasem opowiedzieć. No, siłą rzeczy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest zainteresowane tymi instytucjami na Ukrainie, które sprawują opiekę nad pozostałościami dóbr sobieskich, Daniłowiczów i tego, co zostało w przeszłości w zbiorach muzealnych w tamtych miastach różnych już. Czy zastanawiała się pani dyrektor nad jakimś takim projektem, który mógłby uporządkować nasze wspólne emocje polskie i ukraińskie nad takimi ciągami skojarzeń? No sobiescy w sposób oczywisty należą do nich i żółkiewscy. Już może Ukraińcy nie męczą mnie pytaniem o wielkiego Ukraińca, ale mi to nie przeszkadza, nawiasem mówiąc, zupełnie. Traktuję to jako element zawodowej współpracy. Natomiast dlaczego o tym mówię w ogóle? Dlatego, że po około 10 latach dużego samozaparcia po to, żeby poukładać sobie współpracę z zarządcami tych miejsc sobieskich na Ukrainie, jednak z tego zrezygnowałem, jako że to było nie tylko nieproduktywne, ale przeciwskuteczne. Znaczy szereg przedmiotów umykało gdzieś tam nagle z magazynów, z ekspozycji we wstydzie albo nie wiem z jakich innych powodów. Zamiast uczynić z tego tworzywo współpracy międzynarodowej, prawda? Więc to są takie pytania, na które może pani dyrektor nie musi w tej chwili odpowiadać, bo to są sprawy delikatne, często bardzo spersonalizowane i tutaj in gremio nie wiem, czy warto je poruszać, ale chciałem się dowiedzieć, jaką strategię państwo w tym względzie przyjmujecie? Tak jak wspomniałam, w tej chwili jest dość złożona sytuacja, dlatego że nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej. I tak naprawdę nasi dotychczasowi partnerzy trochę się zmieniają, ale to nie zmienia faktu, ponieważ my dość mocno weszliśmy we współpracę z Lwowską Narodową Galerią Sztuki, która będzie się opiekowała również zamkiem w Żółkwi. W najważniejszym miejscu zawiesił się u mnie dźwięk. Tak, u mnie też, więc... A pani teraz mnie słychać? Tak, teraz słychać. Tak, teraz. To był moment taki zawieszenia. Ponieważ my mamy dosyć aktywną współpracę z Lwowską Galerią Sztuki, chociaż przyznam się, że w tej chwili skupiamy się przede wszystkim nad projektem, który nazywa się Prace konserwatorskie i restauratorskie Kaplicy Bojmów we Lwowie.
Ale na temat zamku w Żółkwi na pewno będziemy też chcieli porozmawiać i myślę, że warto by było też stworzyć taką sieć instytucji, które wspólnie by taką strategię wypracowały, bo sam Instytut Polonika myślę, że może być tutaj jednym z partnerów w takim projekcie. Tak. I to na pewno warto o tym pomyśleć, zwłaszcza, że też docierają do nas różne pomysły dotyczące, jak zamek w Żółkwi ma w przyszłości wyglądać i przyznam się, że na niektóre z nich z lekkim dreszczem patrzę. No, to już tak nie chciałem szczegółowo na ten temat mówić, ale kiedyś zostałem wykorzystany przez rozsądnego zarządcę zamku czy całego rezerwatu do tego, żeby opalić szalone pomysły zrobienia zamku w Żółkwi Wawelu na przykład. Tak. To autorzy ukraińsko-politechniczni ze Lwowa mieli takie fantazje architektoniczne. No, niby pretekstem była ta renowacja na mauzoleum rodowe czy pamięci rodowej przez Radziwiłłów, prawda? Ale to wiadomo, że z punktu widzenia konserwatorskiego jest to przerażające. Byłoby przerażające współcześnie taka daleko idąca zmiana. A proszę powiedzieć, a na ile w tych zmianach nowych na Ukrainie, proszę nas trochę tego nauczyć, jest w stanie do odżywienia taki pomysł chyba pana Włodzimierza Herycza dotyczący zaakceptowanego gdzieś tam właśnie z 15 czy więcej lat temu w Kijowie tak zwanej korony zamków na Ukrainie Zachodniej pod jednym zarządem, z jednym programem turystyczno-muzealnym także, żeby wydobyć różne rzeczy z magazynów niepokazywane do tej pory. Ponieważ te zmiany z nadzorem nad zamkiem Żółkwi to są stosunkowo świeżą sprawą, to też jest związane z jakby przejściem pod bezpośredni nadzór ukraińskiego Ministerstwa Kultury zamków nie tylko w Żółkwi, ale także w Olesku i w Złoczowie. Ja wiem, że jest takie myślenie właśnie, by zrobić z tego jakiś wspólny projekt, wspólny program dla tych wszystkich miejsc. Tutaj trochę się z tego wymykają Pomorzany tak naprawdę, bo tak jak obserwuję to, co się dzieje w Pomorzanach, tam w tej chwili taką najbardziej aktywną instytucją jest ukraińska fundacja Spaszczyna UA, czyli dziedzictwo UA, która pozyskuje środki finansowe na to, by w tej chwili to właśnie zabezpieczyć tak naprawdę zamek w Pomorzanach. Więc ten zamek jakby w tym całym programie nie jest uwzględniony. Ja myślę, że po prostu powinniśmy wrócić do rozmów na ten temat. I to im szybciej, tym lepiej. Kiedyś mnie podpytywano, czy instytucje polskie, Muzeum w Wilanowie, czy Zamość na przykład, mogłyby być takimi partnerami przynajmniej dla samej Żółkwi, która w strategii ukraińskiej miała być wizytówką Ukrainy dla wszystkich przyjeżdżających z zachodu do tego państwa, no, ruchem kołowym. Jak najbardziej jest aktualne. Tyle chciałem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zgłosił się również pan profesor Janicki. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu i zadanie pytania. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wymiana uwag przed chwilą pomiędzy panią dyrektor a panem dyrektorem właściwie uprzedziła moje pytanie o los zamku w Żółkwi w najbliższym czasie. Rozumiem też z wymiany opinii, że może nawet nie powinniśmy w tej chwili tego tematu drążyć. Sprawa jest newralgiczna na pewno. Natomiast mam tylko jedną krótką uwagę, właściwie bibliograficzną, ale korzystając z okazji, że uczestniczą w tym kolokwium miłośnicy Żółkwi zainteresowani tematem, to chciałbym tylko zwrócić uwagę, że wznowiona praca Sadoka Baroncza, czy też Stanisława Baroncza, właśnie Sadoka Baroncza raczej, bo tak się podpisywał, o Żółkwi, miała dwa wydania. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie dat, mniejsza z tym. Natomiast rzecz w tym, że obydwa te wydania nie odpowiadają sobie i to w taki sposób, że wydanie drugie nie jest wydaniem
uzupełnionym wydania pierwszego. Tutaj chcę uczulić na to właśnie badaczy żółkwi, że pewne treści, w tym również dotyczące inskrypcji i nagrobków, które występują w wydaniu pierwszym pracy Baroncza, a także inskrypcji zamkowych, nie pojawiają się już w wydaniu drugim. I można się zastanawiać, na ile jest to kwestia też pewnych ingerencji, być może cenzury, no czy po prostu decyzji samego autora, ale tak jest, doświadczyłem tego w swoim czasie. Dziękuję bardzo, to tyle. Jeśli tylko można jeszcze dodam jedno zdanie, bo myśmy się oparli na pierwszym wydaniu Baroncza, przygotowując zresztą na prośbę strony ukraińskiej to wydanie. Ja jeszcze tylko dodam do pana poprzedniej wypowiedzi dotyczącej nagrobków żółkiewskich, bo pan wspominał o pracach konserwatorskich i pojawiło się pytanie dotyczące śladów, jakie zachowały się na przykład na nagrobkach. Tam pojawia się kwestia napisu, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli ktoś chciałby sięgnąć do dokumentacji, to całość dokumentacji prac konserwatorskich znajduje się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych. To jest zresztą dokumentacja, która jest w tej chwili też digitalizowana. Ja mam nadzieję, że będzie też dostępna w takiej, no, że tak powiem, łatwiejszej formie. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście byłby zainteresowany dotarciem do informacji o poszczególnych konserwowanych obiektach, to najwięcej informacji znajdziecie państwo właśnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No bo u nas, no my jesteśmy bardzo młodziutką instytucją, także u nas, jeżeli już, to dokumentacja dotycząca fryzu i tych projektów, które zadziały się po roku 2017. Bardzo dziękuję również za tę informację. Dziękuję bardzo. Przelona tutaj, proszę państwa, czy jeszcze na czacie jakieś pytanie. Nie widzę też, żeby inne osoby się zgłaszały. Pan dyrektor zamieścił jakąś godzinkę temu informacje dotyczące publikacji, a również tekstów o zamku, które znajdują się na naszej stronie internetowej, o pracach konserwatorskich przy Zamku Żółkiewskim. Mówili koledzy nasi, tak, pan doktor Wojciech Bagiński i pan Paweł Baranowski, oni prezentowali wyniki tych badań podczas kongresu Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej w Białymstoku. Prezentowali tam, to były też publikowane te wyniki badań. Mamy książkę pana Witkowskiego, która pokazuje wyniki późniejszych badań, już tych potem po 2015 roku, ale oczywiście zamek wymaga jeszcze kolejnych badań. Tym bardziej, że część budynków to są tak naprawdę destrukty. I trudno również z otoczenia, które się zachowało, trudno sobie wyobrazić, jak wyglądało kiedyś to otoczenie Zamku Żółkiewskiego, które znamy z planów Castella, które zostało odnalezione przez profesora Bernatowicza, który zresztą też, i do niego chciałam przejść, publikował materiały dotyczące Zamku Żółkiewskiego w wilanowskiej serii Ad Villam Novam, poświęcone właśnie dziejom rezydencji. Także też udało nam się pozyskać ten materiał i jakby wnieść kolejną cegiełkę do tego bardzo dużego projektu konserwacji czy badania obiektów związanych z żółkwią. Szanowni Państwo, ponieważ nie widzę kolejnych pytań i kolejnych zgłoszeń, to jeszcze raz bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim. Oj, coś mi się tu pojawiło jednak. Podziękowania, tak myślałam, że jeszcze jakieś pytania. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję referentom. Bardzo się cieszę, że w formie takiej, chociaż online, a nie w rzeczywistej, ale mogliśmy się spotkać i na zakończenie już roku 2020, który jest ogłoszony rokiem Stanisława Żółkiewskiego, mogliśmy przyjrzeć się tej postaci w bardzo różnych aspektach, zarówno tego, co zrobił
na polu militarnym, politycznym, to co napisał o tym akurat panu profesorowi Hemperkowi, dałam niewiele czasu, żeby powiedział, ale do tej kwestii należy wracać i sięgać do pamięci, upamiętniania tej postaci. Tu dyskusja pokazała, że tu mamy ogromne jeszcze pole do dyskusji, że jeszcze bardzo wiele tematów jest do zbadania, także myślę, że będziemy wracać do tego, bo co roku mamy kolejne wyniki badań, czy to badań konserwatorskich, czy historycznych, ściśle archiwalnych, także coraz lepiej poznajemy Żółkiew, poznajemy jej założyciela, kolejnych właścicieli, poznajemy to dziedzictwo materialne i niematerialne, o którym warto powiedzieć, nie tylko przy okazji roku Stanisława Żółkiewskiego, ale również przy innych okazjach. Mam nadzieję, że wystawy, które zostały zaplanowane i te obiekty, które chcieliśmy Państwu pokazać, zarówno Instytut Polonika, jak i nasze muzeum, że one dojdą do skutku i będziemy mogli Państwu nie w wersji online, nie poprzez strony internetowe, ale w rzeczywistości stacjonarnie zaprezentować te obiekty i przekazać te treści również w roku następnym, tak żeby wracać do tego Żółkiewskiego nie tylko przy okazji rocznicy jego śmierci, która ta śmierć zdominowała. My pamiętamy o Żółkiewskim właśnie przy okazji jego śmierci, ale dobrze będzie, jeśli będziemy sięgać do tej postaci również w innych aspektach i w innym okresie. Ja bardzo, bardzo chciałabym podziękować osobom, które nam się tutaj nie pojawiły, ale bez których organizacja tego seminarium nie byłaby możliwa. Bardzo chcę podziękować koleżankom z działu rozwoju Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, pani Annie Czarneckiej i pani Marii Wardzińskiej, które się kontaktowały z referentami, które umożliwiły zorganizowanie tego seminarium tutaj na Teamsie. Bardzo, bardzo dziękuję koleżankom i dziękuję również kolegom z serwisu IT, którzy przygotowali tę stronę techniczną. My cały czas się uczymy tych nowych komunikatorów, cały czas nie jest to dla nas takie naturalne i normalne, także bardzo dziękuję kolegom, panu Mateuszowi Dobiegale, panu Mateuszowi Cendrowskiemu i panu Kamilowi Słowińskiemu. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, za to, że wytrzymaliście Państwo te kilka godzin. Zachęcam bardzo serdecznie do zaglądania na strony Instytutu Polonika, ale również do zaglądania na strony Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, gdzie mamy osobną zakładkę poświęconą Stanisławowi Żółkiewskiemu, gdzie mamy w naszym pasażu wiedzy szereg tekstów poświęconych Stanisławowi Żółkiewskiemu, które są autorstwa znanych badaczy, między innymi naszych referentów, bo też pisał pan profesor Dariusz Milewski, ale na stronie dostępny jest też króciutki film, który nagraliśmy o pamiątkach związanych z Stanisławem Żółkiewskim, które są w zbiorach wilanowskich, a których nie mogliśmy Państwu udostępnić w takiej wersji stacjonarnej i pozwolić wejść do pałacu i je zobaczyć. Także trochę taka wersja zastępcza w postaci filmu. Link do tego filmu właśnie został wrzucony. Także bardzo, bardzo serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się już można tak indywidualnie z tymi filmami zarówno Instytutu Polonika, jak i również tego filmu, który wyprodukowało muzeum. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Jeszcze chciałem dodać na koniec, że nie tylko Państwu chciałbym podziękować, wszystkim uczestnikom, ale w jednej osobie, producentce, speakerce, moderatorce, czyli dr Anni Ziemlewskiej. Jeszcze tych funkcji miałaś na pewno dzisiaj i w ogóle przy tym projekcie znacznie więcej. W muzeum to się krócej nazywa, kurator. Tak, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i będziemy Państwa informować w momencie, kiedy przygotujemy to nagranie, będziemy Państwa informować o udostępnieniu go na naszych stronach, tak żeby Państwo jeszcze mogli sobie spokojnie kiedyś odsłuchać zarówno dyskusje, jak i wystąpienia. Także jeszcze ten Żółkiewski będzie z nami. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy.